Kochani, to było w roku 1938. Zupełnie niedaleko nas, bo w Sudetach, na pograniczu Niemiec, Czech i Polski. Właśnie w tamte rejony wybrało się dwóch Anglików. Jeden nazywał się Nicholas Winton. Wraz ze swoim przyjacielem w sierpniu wybrali się na 2 tygodnie na wakacje, aby troszkę odpocząć, pochodzić po górach. Zwróćmy uwagę, że był to rok 1938, a więc czas, kiedy w Niemczech szalał już antysemityzm. W 1938 roku tu we Wrocławiu przeżyliśmy Noc Kryształową, została spalona synagoga, do której uczęszczała Edyta Stein. I kiedy Nicholas Winton zobaczył, jakie są nastroje antysemickie w Niemczech, powiedział, że musi coś zrobić. Kiedy wrócił po swoim urlopie do Anglii, zorganizował transport. Pociągiem przewieziono 669 dzieci, żydowskich dzieci, do Anglii i tam trafiły do angielskich rodzin. Najpierw zabrał dzieci, mając nadzieję, że uda się miesiąc czy 2 miesiące później zaprosić także wszystkich ich rodziców, którzy tutaj zamykali swoje interesy, kończyli sprawy, które mieli rozpoczęte. Bardzo wielu z nich nie dotarło do Anglii. I wyobraźcie sobie, że w czasie II wojny światowej Nicholas Winton był pilotem wojennym, później się ożenił i w latach 90. jego żona Greta robiła porządki na strychu w ich domu. Natrafiła na karton opatrzony taką banderolą Kindertransport. Kiedy otworzyła, okazało się, że są to dokumenty wszystkich tych uratowanych przez niego dzieci. On zupełnie nie pamiętał, czy zbagatelizował całą sprawę, nawet nie opowiedział tego swojej żonie. Gdy sprawa wyszła na jaw, to szybko doszła do mediów, została nagłośniona i w 2006 roku, może to nas dziwić, ale Nicholas Winton zmarł mając 106 lat, był bardzo już podeszłym wieku. Zorganizowano program telewizyjny, bo udało się dotrzeć do pewnej kobiety, która została uratowana w tym transporcie. Pani Vera Demont, tak się nazywała. Zaproszono również pana Nicholasa Wintona do tego programu telewizyjnego. Nie wiedział dlaczego, posadzono go na widowni. I wtedy dziennikarz opowiedział takie króciutkie wprowadzenie, a później powiedział tak, jest z nami pani Vera Demont. Czy może nam pani opowiedzieć swoją historię? Wstała i opowiedziała o tym, jak jako 6-letnia dziewczynka przyjechała do Anglii, dostała się do angielskiej rodziny, która się nią zaopiekowała, czekała na swoich rodziców, ale rodzice nigdy nie dotarli. Oboje zginęli w Auschwitz. I wtedy dziennikarz zapytał, czy poznała pani człowieka, który to uczynił? Nie. Czy wie pani, kto siedzi obok? To pani wybawca. Pojawiły się łzy w jej oczach. Staruszek Nicholas Winton wstał, również się rozpłakał. Objęli się, a później dziennikarz powiedział, czy jest może jeszcze na tej sali ktoś, kto przyjechał tym samym transportem. I kochani, bardzo powoli ponad 40 osób zaczęło się podnosić, jedna po drugiej. Kiedy później pytano Nicholasa, co motywowało go do takiej decyzji, do takich działań, odpowiedział jedno proste zdanie. Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Trzeba słuchać Słowa Bożego. Kochani, zapraszam na trzecią maryjną i biblijną refleksję. Tym razem popatrzymy na Maryję jako na tę, która słucha Słowa Bożego. I tak się pięknie składa, że sięgniemy dokładnie do tej Ewangelii, która dzisiaj w uroczystość niepokalanego poczęcia jest nam przedstawiana w liturgii słowa. Spróbujmy kilka słów powiedzieć o samej tej Ewangelii. W 6. miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef. I zwróćmy uwagę, jak zwraca się anioł do Matki Bożej. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan jest z tobą. To sformułowanie pełna łaski jest zupełnie wyjątkowe na kartach Biblii. Chociaż pojawia się ono wielokrotnie. W
w tym wypadku jest wyjątkowe, a już wytłumaczymy dlaczego. Otóż święty Łukasz, to taka ciekawostka, jest jedynym z biblijnych autorów, który nie jest Żydem. Cały Stary Testament jest napisany przez wyznawców judaizmu, przez Żydów. Cały Nowy Testament jest napisany przez Żydów, którzy stali się chrześcijanami. Jedynie Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie, również autorstwa Łukasza, są napisane przez poganina, który przyjął chrześcijaństwo. Tak więc to takie dwie wyjątkowe księgi w Biblii. Ich autorem jest nie Żyd. A skoro tak, to dla autorów wszystkich pozostałych ksiąg biblijnych język grecki jest językiem obcym. Musieli się uczyć go jako języka obcego. Natomiast dla Łukasza język grecki jest językiem ojczystym. Mówił w nim od dziecka, znał go doskonale i dlatego mógł sobie pozwolić na słowotwórstwo, mógł sięgać po wyrazy bardzo rzadko używane. I użyty tutaj wyraz kecharitomene, który tłumaczymy jako pełna łaski, słyszymy tam ten rdzeń charis. Charis to jest łaska. Kecharitomene, pełna łaski, jest użyty jeden, jedyny raz w całej Biblii, w całym Nowym Testamencie. Tylko jeden raz, dlatego aby pokazać, że Maryja jest zupełnie inaczej wypełniona łaską niż pozostałe postacie tak nazywane. Dla przykładu w Dziejach Apostolskich, a więc też pisanych przez Łukasza, czytamy tak. Szczepan pełen łaski i prawdy działał znaki i cuda wśród ludu. Ale to sformułowanie pełen łaski to są dwa słowa, tak jak po polsku, pleres charitos. I tak samo jest w wielu innych przypadkach. I tylko jeden, jedyny raz Łukasz podaje takie słowo, które stosuje tylko do Maryi, które nie możemy inaczej przetłumaczyć jednym słowem, bo byśmy musieli powiedzieć ułaskawiona. Troszkę to nie pasuje, bo ułaskawiony to jest ten, kto powinien trafić do więzienia. Więc tłumaczymy to jako dwa słowa, pełna łaski, ale musimy mieć świadomość, że Łukasz chce podkreślić zupełną wyjątkowość Maryi spośród wszystkich postaci tak nazwanych. I właśnie ten termin jest jednym z powodów, oczywiście nie jedynym, dla których później ogłoszony został o niepokalanym poczęciu dogmat. Dlatego, że skoro Maryja jest pełna łaski i to tak mocno, jak to tylko możliwe, to znaczy, że nie może mieć nic wspólnego z grzechem, bo ta łaska całkowicie zniwelowała grzech. Więc to pierwsza, myślę, ważna kwestia dotycząca tej Ewangelii. Druga, możemy się zastanowić, wczoraj przecież o tym też mówiliśmy, dlaczego Maryja mówi, nie znam męża? Jakże to się stanie, skoro nie znam męża, skoro była już poślubiona Józefowi? Nie mieszkali jeszcze razem, bo było przed weselem, ale przecież oczywiście znała Józefa. Tu znowu mamy do czynienia z tak zwanym semityzmem, czyli jest to taka kalka językowa, dlatego że w języku hebrajskim słowo znać w odniesieniu do małżonków bardzo często oznacza po prostu współżycie małżeńskie, bliskość fizyczną. I w tym sensie Maryja mówi, nie znam męża, bo nie doszło pomiędzy nimi do zbliżenia. Żeby nie być gołosłownym, to w Księdze Rodzaju czytamy już na samym początku. Adam poznał swoją żonę Ewę i poczęła mu syna. W takim właśnie sensie często to, ten termin znać jest używany w języku hebrajskim. Kolejna ciekawa kwestia dotycząca tej Ewangelii. Gdy Maryja pyta o sposób poczęcia, Gabriel odpowiada, Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Gdybyśmy znów sięgnęli do greki, proszę wybaczyć tyle takich językowych wycieczek, ale bibliści chętnie do tego sięgają, musielibyśmy przetłumaczyć moc Najwyższego osłoni cię cieniem albo okryje cię cieniem. Duch Święty będzie rzucał cień na Maryję i wtedy pocznie Boga pod swoim sercem. Kochani, to zdanie jest bardzo ważne, dlatego że święty Łukasz nawiązuje tu bardzo wyraźnie do historii Starego Testamentu, kiedy to Izraelici wędrowali 40 lat przez pustynię z Egiptu do ziemi obiecanej. Wyruszyli około 1250 roku i niedługo później otrzymali dekalog.
dekalog na kamiennych tablicach spisany został zamknięty do złoconej kamiennej skrzyni drewnianej, ale pełnej złota, zwłaszcza wieko było bardzo zdobione. I tę skrzynię nazwano Arką Przymierza. Żydzi wierzyli, że tam mieszka Bóg. To jest najświętszy przedmiot religijny dla Żydów. Kiedy później wybudowano świątynię, Arka Przymierza stała w centralnym miejscu świątyni, w miejscu najświętszym, gdzie nikt nie miał przystępu, tylko jeden, jedyny raz w roku arcykapłan, w dzień pojednania. Dlatego, że to było mieszkanie Boga. I teraz, gdybyśmy czytali Księgę Wyjścia o tej wędrówce Izraelitów przez pustynię, okazuje się, że prowadził ich obłok. Obłok rzucał cień na Arkę Przymierza. Kiedy obłok zaczynał się poruszać po niebie, to Izraelici zwijali swój obóz i wędrowali za obłokiem. Gdy się zatrzymywał, to znowu tam rozbijali swój obóz. I dlatego właśnie, że Arka Przymierza jest znakiem obecności Boga, Żydzi wręcz mówili, Bóg mieszka pomiędzy skrzydłami cherubów, którzy są na wieku tej Arki. Dlatego Maryję nazywamy Arką Przymierza. W litanii loretańskiej mówimy, Arko Przymierza, módl się za nami. Bo teraz Bóg nie mieszka w skrzyni Starego Testamentu, ale zamieszkał pod sercem Maryi. I dlatego ją możemy nazwać Arką Przymierza. Jeszcze jedna może językowa taka wycieczka, kochani. Już pod koniec tej Ewangelii czytamy, że Maryja zgadzając się na Bożą propozycję, mówi tak, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Czasem możemy być świadkami, oglądamy w niedzielę o godzinie 12 Ojca Świętego, gdy odmawia po łacinie Anioł Pański. I wiemy, że te słowa brzmią fiat mihi secundum verbum tuum. To łacińskie sformułowanie może mieć troszkę taki posmak czy aspekt rezygnacji w stylu, no jak już nie może być inaczej, to niech mi się tak stanie. A tymczasem w języku greckim mamy taki tryb czasownika, którego nie ma w języku polskim, nazywa się on optativus, czyli coś optymalnego. I to jest taki tryb, który wskazuje nam na ogromną radość. Maryja wręcz z entuzjazmem jakby wyskoczyła i powiedziała, niech w końcu tak się stanie, niech tak będzie, niech się spełnią moje największe marzenia, niech Bóg zrobi to, co zaplanował. Czyli w tym niech mi się stanie nie ma absolutnie nuty rezygnacji, ale wielkiego entuzjazmu i zgodę na Boże działanie. No i wreszcie popatrzmy, niech mi się stanie według słowa Twego. Gabriel przyniósł jej Słowo Boże. Dzisiaj chcemy, kochani, mówić o tym, w jaki sposób słuchać Słowa Bożego na wzór Maryi. I tak jak mówiliśmy w niedzielę, można się zastanowić, jak historycznie ta scena wyglądała. Bo pewnie anioł z nieba nie sfrunął fizycznie, nie miał piór, których tutaj gdzieś pozostawił ze swoich skrzydeł, ale po prostu była to mistyczna wizja. Tak wielu teologów twierdzi, Maryja się modliła i na tej modlitwie Bóg ukazał jej anioła, który przyniósł jej tę wieść. Tak jak wielu świętych miało różne wizje, czy to Pana Jezusa, jak siostra Faustyna, czy Matki Bożej już w historii Kościoła. Czyli Bóg przemówił do niej podczas modlitwy przez tę tajemniczą wizję. I właśnie modlitwa jest jednym ze sposobów, za pomocą którego Bóg mówi do nas. W niedzielę mówiliśmy o czterech rodzajach modlitwy. Prośba, dziękczynienie, uwielbienie i przeproszenie. Ale modlitwa to także trwanie przed Bogiem w milczeniu. Czasem można przyjść tutaj do was, do kościoła, na adorację Najświętszego Sakramentu i po prostu trwać przed Bogiem w milczeniu i pozwolić Bogu, aby przenikał nas coraz bardziej i w ten sposób mówił do naszego serca. Ważne jest, by istotne decyzje w naszym życiu podejmować na modlitwie, podejmować z Bogiem. Właśnie w takim klimacie spokoju i wyciszenia. Znów przychodzi mi na myśl hebrajskie słowo tym razem. Tefila oznacza modlitwę, ale w pierwszym znaczeniu oznacza osąd albo ocenianie.
Krótko mówiąc, w koncepcji żydowskiej, w koncepcji judaizmu modlitwa polega na tym, że pozwalamy Bogu patrzeć i On nas ocenia. Patrzy na nas, ocenia nasze postępowanie i właściwie nam chce ukazać, kim jesteśmy. Patrzymy na siebie na modlitwie oczyma samego Boga. Czyli krótko mówiąc, to jest idea bardzo pokrewna do naszego rachunku sumienia, prawda? Bóg mówi do nas w czasie naszego rachunku sumienia, na modlitwie, którą tak nazywamy. I jest to jeden z pierwszych sposobów mówienia Boga do nas. Drugi to oczywiście ta księga, Biblia. Za każdym razem, kiedy pochylamy się nad kartami Pisma Świętego, sam Bóg mówi do naszego serca. Dlatego ważne jest, żeby sięgać po tę księgę. Owszem, jest ona trudna w bardzo wielu momentach, dlatego że nie tylko powstawała w mentalności zupełnie różnej od naszej zachodniej cywilizacji i nie tylko powstawała w czasach bardzo odległych, to powstawała na przestrzeni 1300 lat. Najstarsze karty Biblii to XII wiek przed Chrystusem, najmłodsze koniec I wieku, więc mamy 1300 lat, więc te idee się tam przeplatają, zmieniają, rozwijają. Ale mimo wszystko ważne jest nasze karmienie się Biblią, dlatego że choćby właśnie nawet w Adwencie często pada to wezwanie proroka Jana Chrzciciela, nawracajcie się. Nawrócenie, jak wiemy, polega na zmianie sposobu myślenia, za którą idzie zmiana sposobu postępowania. Pan Bóg się kiedyś żalił przez proroka Izajasza i mówił, moje myśli nie są myślami waszymi, ani moje drogi nie są waszymi drogami. Żeby zmienić swój sposób myślenia, to po prostu musimy poznać myśli Boga. Albert Einstein tak nazywał lekturę Pisma Świętego, poznawanie myśli Boga. I kochani, z naszą lekturą Biblii jest troszkę tak, jak z przebywaniem z jakąś nam drogą osobą, z kimś, kogo kochamy, z którym chcemy być. Im częściej się spotykamy, im częściej rozmawiamy, to po pewnym czasie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcję tej osoby, jesteśmy w stanie przewidzieć, co za chwilę powie, bo poznajemy wręcz jej myśli. I tak samo, gdy chcemy poznawać myśli Boga i przez to nawracać się i przybliżać do Niego, to potrzeba nam sięgać po Pismo Święte. Święty Paweł w liście do Rzymian zachęca swoich adresatów prostym wezwaniem. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Odnawianie umysłu. I to znów dzisiaj taki kurs greki widzę nam wychodzi. Przemieniajcie się to jest po grecku metamorfete. A metamorfoza w języku greckim ma jedno podstawowe znaczenie, bardzo ciekawe. Mianowicie wyobrażamy sobie taki kokon, który wydaje się martwy, uschły, wydaje się brzydki i nic z niego nie będzie, ale w odpowiednim momencie ten kokon się otwiera i wyfruwa z niego przepiękny motyl. To oznacza metamorfoza w języku greckim. Kiedy Paweł mówi przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, to właśnie to ma na myśli, żeby porzucić nasz ludzki sposób myślenia i zacząć myśleć pięknymi myślami Boga, które zawarte są w Biblii. Jest także trzeci sposób, za pomocą którego Bóg mówi do nas. To inni ludzie. W Starym Testamencie mówił przez proroków, później przez samego Jezusa, dalej przez apostołów, przez tych, których Bóg wybiera. Ale tak naprawdę, kochani, Bóg może skierować do nas swoje słowo przez każdego człowieka, nie tylko przez ludzi, którzy są jakoś ustanowieni do tego, by głosić Słowo Boże. I co więcej, Bóg chce przez nas kierować swoje słowo do innych ludzi. Zachęca nas, abyśmy byli Jego świadkami, czyli krótko mówiąc, wypowiadali Jego słowa wobec innych ludzi. Trzeba nam być więc ludźmi uważnymi, bo Bóg może zechcieć użyć nas jako narzędzia, by ze swoim orędziem dotrzeć do drugiego człowieka. Wspomnieliśmy dzisiaj Edytę Stein. To właśnie w jej życiu Pan Bóg przyszedł przez drugiego człowieka. Kiedy już porzuciła judaizm i była ateistką, pewnego razu odwiedziła swoją przyjaciółkę. Była ciekawa rozmowa wieczorem przy kolacji, a później Edyta Stein sięgnęła po książkę, która była na półce u jej koleżanki, Życie świętej Teresy. Przez całą noc przeczytała całą książkę, następnego ranka kupiła katechizm,
a kilka dni później poprosiła o chrzest. Bóg przemówił do niej przez życie drugiego człowieka. I wreszcie, kochani, czwarty sposób, za pomocą którego Pan Bóg mówi do nas, to wydarzenia z naszego życia. Czasem coś nazywamy przypadkiem, czasem mówimy o czymś, to zbieg okoliczności, ale kiedy staramy się popatrzeć na nasze życie oczyma wiary, oczyma Pana Boga, to być może dostrzeżemy w tym ciągu wydarzeń, w tym splocie zdarzeń, z których się składa nasze życie, jakąś Bożą myśl, Boże prowadzenie, Boże orędzie. Sam pamiętam, niedawno bardzo poruszyło mnie jedno zdanie człowieka w wywiadzie, który nie zdążył na samolot w 2001 roku, we wrześniu 11. Samolot, który uderzył w nowojorską wieżę. Powiedział: od tamtej chwili wiem, że każdy kolejny dzień mojego życia jest jednym wielkim i niczym niezasłużonym darem Pana Boga dla mnie. Zupełnie tragiczne wydarzenie, można powiedzieć diabelskie, ale patrząc na nie oczyma wiary, ten człowiek potrafił wyciągnąć jakieś Boże przesłanie skierowane do niego. Mamy więc przynajmniej te cztery sposoby, za pomocą których Bóg kieruje do nas swoje słowo. Modlitwa, Pismo Święte, drugi człowiek i wydarzenia z naszego życia. Aby jednak to Boże orędzie, Boże Słowo dotarło do nas, czasem potrzeba nam spokoju, potrzeba wyciszenia. Kochani, znany jest taki fragment, taki tekst, można powiedzieć, rozważania czy rozmyślania, który ponoć został odkryty w kościele świętego Pawła w Baltimore, a który pochodzi z 1625 roku. Kiedy remontowano ten kościół, we wieży odkryto taką tubę, taki jest zwyczaj, pewnie o tym wiemy. Tutaj jak będziecie konsekrować kościół, to też taka tuba będzie zamurowana we wieży, w której będą informacje, że kościół został konsekrowany dnia tego i tego. Proboszczem był wtedy ksiądz Wojtek Jaśkiewicz. Konsekracji dokonał biskup Józef Kupny. Budowano go tyle i tyle lat. Finanse były stąd. A oprócz tego różne inne informacje się tam zawiera, na przykład o wezwaniu tej parafii. Więc w kościele świętego Pawła znaleziono tekst, który dzisiaj znany jest pod nazwą Desiderata, a który zaczyna się bardzo prosto. Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jak wielki pokój można znaleźć w ciszy. Żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są twoje marzenia. Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i wtedy, kochani, można usłyszeć Pana Boga, który mówi do nas. I kończąc, myślę sobie, że być może w tej pięknej scenie Maryja, anioł, właśnie znowu przyszło mi na myśl, kochani, we Florencji jest kościół Santa Croce, Świętego Krzyża i tam jest płaskorzeźba Donatellego przedstawiająca zwiastowanie. Zupełnie wyjątkowa płaskorzeźba, dlatego że zazwyczaj widzimy Maryję klęczącą na wizerunkach, na obrazach, a anioł stoi przed nią. Donatello wyobrażał sobie tę scenę zupełnie inaczej. To Maryja jest w postawie stojącej, a anioł przed nią klęczy. Klęczy, bo wie, że pod sercem Maryi mieszka sam Bóg, mieszka Jezus. Czyli scena tchnąca pięknem, ale popatrzmy, jak się kończy. Wtedy odszedł od niej anioł. I tak sobie czasem myślę, że może to jest najważniejsze zdanie tej Ewangelii. Bo gdy mamy w naszym życiu taki czas, że można powiedzieć, odczuwamy bliskość aniołów wobec nas, czujemy wielką miłość Pana Boga, cieszymy się, mamy świadomość, że troszczy się o nas, że dba o nas, że chce naszego dobra, doświadczamy Jego bliskości, to wtedy łatwo jest trwać w Słowie Bożym. Ale przychodzi czasem taki moment, że odchodzi od nas anioł. Wydaje się, że jesteśmy sami w jakiejś pustce, w ciemności i ważne, by wtedy wytrwać w Słowie Bożym, tak jak Maryja.